Witam Państwa serdecznie na naszej konferencji o roku 1920. Zastanawiałem się, że nasza polska obsesja rocznic powoduje, że przez 100 lat, no może przesadziłem, kilkadziesiąt lat o czymś się w ogóle nie mówi, po czym mówi się, jak w tym starym dowcipie, że włączam radio, ta rocznica, włączam telewizję, ta rocznica, to boję się włączyć żelazko. Rzeczywiście tak jest. Na temat Bitwy Warszawskiej, wojny roku 20, w tym roku, w roku stulecia tejże bitwy, powiedziano i powie się jeszcze, nie wiem, czy nie więcej niż przez poprzednie 100 lat. Choć przecież w II Rzeczpospolitej nie była tematem zakazanym. Nasza dzisiejsza konferencja ma i nie ma specyficzny charakter. Mianowicie skoncentrowaliśmy się, a raczej organizatorzy, tu ukłon w stronę Michała Zarychty, głównego konstruktora, organizatora tej konferencji. Otóż skoncentrowaliśmy się na aspektach takich lokalnych, typowo warszawskich. Wiadomo, że bitwa pod Warszawą w sierpniu 1920 roku miała znaczenie nie tylko dla stolicy Polski i nie tylko dla Polski, ale miała wymiar sukcesu międzynarodowego, zatrzymania bolszewickiej ofensywy skierowanej na zachód, nie tylko w stronę Polski, ale i dalej na zachód. Korzystając z okazji, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za udział w naszej konferencji, a szczególnie chciałbym podziękować panu Michałowi Zarychcie, który sporo się napracował nad przygotowaniami tego dzisiejszego spotkania. Każdy człowiek, który organizował konferencję naukową, zdaje sobie sprawę, że jest to naprawdę spory wysiłek organizacyjny i że jest to rzecz absorbująca dużo czasu. Bardzo pięknie dziękuję i witam Państwa serdecznie wszystkich. Oddaję głos organizatorowi głównemu, niech się męczy i niech prowadzi. Panie Michale. Bardzo dziękuję Panie Profesorze. Ja tytułem wstępu chciałbym powiedzieć, że patronat medialny nad naszą konferencją objęła telewizja TVP Historia, Radio Warszawa, portale dzieje.pl, Historykon i tygodnik Idziemy. Także tytułem wstępu chciałem powiedzieć, że no jest to konferencja, którą organizowałem w sytuacji nienormalnej, może niezwykłej, czyli w czasie stanu epidemicznego. I w związku z tym mamy też pewne zmiany w programie. Część z naszych prelegentów musiała się wycofać, nie tylko ze względów epidemiologicznych, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie nam dobrze od tej chwili. Będą pewne zmiany, o nich będziemy na bieżąco informować. Będę zapowiadał panelistów po kolei. Teraz chciałbym przejść już do panelu pierwszego, który, i tu właśnie jest pierwsza zmiana, rozpocznie pan Jarosław Stryjek, reprezentujący Archiwum Akt Nowych. I przekazuję mu głos. Witam Państwa. Chciałbym tutaj Państwa poinformować o znaczeniu walk o Wołomin podczas Bitwy Warszawskiej, ale z uwagi na czas wyjdę trochę poza ramy samego Wołomina i naświetlę informacyjnie sprawę dotyczącą walk polsko-bolszewickich w 1920 roku. Jak wszyscy wiemy, walki frontowe zaczynają się od ofensywy kijowskiej z kwietnia 1920 roku.
Tu ważną informacją byłoby przytoczenie faktu, iż polski radiowywiad prawdopodobnie uzyskał wiedzę, iż pierwsza armia konna Budionnego, która ma wzmocnić front południowy, ma się wycofywać w Kijowie. Ma się wyładować, rozładować z transportów kolejowych w Kijowie. Polskie uderzenie na 12. Armię, która broniła dostępu do Kijowa, z dokumentów wynika, że trafiło w próżnię, ponieważ 12. Armia zdołała się wycofać przed naszym uderzeniem. To uderzenie spowodowało, że zdobyliśmy Kijów, a pochodną tego było, iż pierwsza armia konna Budionnego nie była pod Kijowem, tylko musiała się wyładować bardziej na południe, około 200 km od Kijowa, co dla nas później w konsekwencji miało też duże znaczenie, gdyż właśnie ta armia znalazła się między dwiema armiami pieszymi, była to 12. Armia i 14. Armia. W konsekwencji było tak, że gdy armia konna wysforowała się do przodu, była narażona na okrążenie ze strony Polski. I dwukrotnie armia konna Budionnego przechodziła ciężkie walki, były to pod Równem i potem pod Beresteczkim i Kamieńcem, także udało nam się wyhamować armię konną i ją w znacznym stopniu wykrwawić. Główne zaś niebezpieczeństwo do Warszawy leżało ze strony frontu zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego, który to w lipcu 1920 roku, podejmując drugą ofensywę, zaatakował polskie pozycje nad Dźwiną i Autą. Wołomin upamiętnił Bitwę Warszawską pomnikiem obrońcom ojczyzny i został on odsłonięty w 1930 roku. Jak to zwykle bywa w Polsce, idea pobudowania tego pomnika narodziła się pod koniec lipca. Zmotywowano mieszkańców Wołomina oraz przedsiębiorców, wylano stosowny postument betonem i w ten oto sposób od lat 30. w Wołominie istniał pomnik ku czci obrońcom ojczyzny. W 34. roku został dodatkowo jakby wklejony medalion z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego. Ten pomnik w 62. roku został przez władze PRL-u zakopany. Miał już jak gdyby nie szpecić prawdopodobnie swoim wizerunkiem Wołomina. W okresie pierwszej Solidarności w sierpniu 1981 roku został ten pomnik wykopany, postawiony przez miejscowe społeczeństwo i w 1995 roku już jako pomnik Józefa Piłsudskiego oddany społeczeństwu. Zmieniła się jego rola, czyli już nie obrońcą ojczyzny 20 roku, ale Józefa Piłsudskiego. Powracając do informacji dotyczących mojego popularyzowania Bitwy Warszawskiej, chciałbym zaprezentować tutaj okładkę książki Rok 1920 w obrazie i dokumencie, która została wydana siłami Archiwum Aknowych w Wojskowym Instytucie Wydawniczym oraz stronę tytułową Atlasu Wojny 1920 roku Wojciech Zaleski i przy mojej, że tak powiem, skromnej pomocy. Poproszę następną rzecz. Przez ostatnie 5 lat uczestniczyłem w projekcie. To było konstruowanie gier strategicznych Polska 1920 i Warszawa 1920. Polska 1920 obejmuje sytuację na liniach frontu, począwszy od Dyneburga, skończywszy na Kamieńcu Podolskim. W związku z powyższym każdy gracz, każdy zainteresowany może zauważyć, jak te wojska polskie i bolszewickie były rozstawione na froncie. Poprzez te gry możemy się również dowiedzieć, że od linii Lwów-Tarnopol naszą południową flankę chroniły oddziały ukraińskie i z dużym powodzeniem. Poproszę następną. Wracamy do lipca 1920 roku, front zachodni. 2 lipca Michaił Tuchaczewski
wydaje sławny rozkaz do swoich żołnierzy: bolszewicy, bojownicy robotniczej rewolucji, skierujcie swoje spojrzenie na zachód. Na zachodzie decydują się losy światowej rewolucji. Przez trupa białej Polski prowadzi droga do światowego pożaru. Na bagnetach przeniesiemy szczęście i pokój pracującemu człowieczeństwu. Na zachód do decydujących bitew, do głośnych zwycięstw. Szykujcie kolumny bojowe. Wybiła godzina natarcia na Wilno, Mińsk, Warszawę naprzód. I 4 lipca 1920 roku front zachodni 4 armiami uderza na polskie wojska. Michał Tuchaczewski dysponuje 4 armią, 15, 3 i 16 oraz podległą grupą mozyrską. Obok państwo widzicie jeden z plakatów, który znajduje się w zasobie archiwum Aknowych. Jest to plakat autorstwa Majakowskiego. Bohater, idź na Warszawę, w takim prostym tłumaczeniu. Poproszę dalej. Dla losów Warszawy ważne były rozkazy zarówno strony bolszewickiej, jak i strony polskiej. 22 lipca 1920 roku po szeregu zwycięstwach Armii Czerwonej i zepchnięciu Wojska Polskiego już pod w granicę na linię Białegostoku i Brześcia, dyrektywa Naczelnego Dowództwa do Frontu Zachodniego. W pierwszym punkcie jest zapisane: kontynuować energiczny pościg za nieprzyjacielem. Armiamy Frontu Północnego nie później niż 4 sierpnia wyjść na linię Łomża-Brześć-Litewski i nie później niż 12 sierpnia na linię Przasny-Szmodlin i wzdłuż Wisły na południe do Puław włącznie, opanując Warszawę. Co to oznacza? Że front Tuchaczewskiego generalnie miał się zatrzymać, tak by można było to określić, na linii Przasnysz-Puławy. To oznaczało, że wielką masą idzie w kierunku centralnej Polski i ma za zadanie również opanować Warszawę. Nasza odpowiedź to jest rozkaz do przegrupowania z 6 sierpnia 1920 roku o numerze 8358 łamane na 3 rzymskie. I tutaj jako zasadniczą linię obrony Naczelne Dowództwo wybrało linię rzeki Orzec-Narew z przyczółkiem mostowym Pułtusk, przyczółek Warszawa-Wisła, przyczółek Dęblin-Wawer i dalej na Seret i Strypę. Jak państwo zauważycie, właściwie te linie się pokrywają. To znaczy bolszewicy 22 lipca zaznaczyli, że do 12 sierpnia mają podejść na Przasnysz-Warszawa-Puławy. Natomiast nasz rozkaz mówi, że będziemy się bronić w okolicach Przasnysza, Narwi, potem przyczółek warszawski i Dęblin. Jest to rozkaz, który już powstał w momencie obecności generała Rozwadowskiego w Warszawie. Jego koncepcja wyłoniła się na skutek rozmów Józefa Piłsudskiego i prawdopodobnie on był tutaj główną osobą, która tą koncepcję przedstawiała, a generał Rozwadowski próbował ją w pewnych zakresach unormować pisemnie. Rzymskie 3 po numerze rozkazu świadczy o tym, że rozkaz ten trafił do oddziału trzeciego, czyli operacyjnego, i generał Piskorz na nim, pułkownik Piskorz na nim pracował. Także ten rozkaz stał się bazą źródłową dla pozostałych rozkazów dla frontu zachodniego, środkowego i również tam jest front południowy. Także na mocy tego rozkazu wiemy, jak się będziemy bronić. Pierwsza, front północny, to jest generał Józef Haller. Składa się z grupy Dolna Wisła, broniącej Wisły od Włocławka po Zakroczym. Potem jest 5. Armia generała Sikorskiego, która grupuje się koło Modlina i ma utrzymać Pułtusk i Narew.
Następnie jest pierwsza armia generała Latynika, to jest Przedmoście Warszawskie, czyli od rzeki Bug przez wzdłuż rzeki Żądzy, potem przez Wołomin, Wiązownę do Świdra, dalej wzdłuż Wisły druga armia generała Roy i dalej tuż jest front środkowy generała Śmigłego, który składa się z czwartej armii i trzeciej armii. Tu powstaje grupa manewrowa, którą będzie dowodził później marszałek Piłsudski i ona się składa z całej czwartej armii i z części trzeciej armii, jest to pierwsza dywizja Legionów i trzecia dywizja Legionów. One grupują się koło Lubartowa i mają wspomóc i osłonić skrzydła atakujących wojsk czwartej armii. Poproszę dalej. To jest właśnie sytuacja militarna 8 sierpnia, czyli po wejściu, jak gdyby po analizie i rozkazie 6 sierpnia, który wchodzi w życie, 7 cząstkowe rozkazy dochodzą do poszczególnych armii. Jak Państwo widzicie, 4. Armia jest niezaznaczona, ona jest bardziej na północy, ale generalnie wszystkie armie idą w kierunku Warszawy. Po wydaniu rozkazu do przegrupowania się numer 8358, poproszę dalej. Nagle polski radiowywiad ustala zmianę kierunku natarcia sowieckiego. Nie idzie ono koncentrycznie w myśl rozkazu z 22 lipca i tych zaleceń, że mają podejść od Przasnysza do Puław, tylko już mają się rozwinąć w innej strategii. 4. Armia ma podążać w kierunku Torunia i podejść do Wisły na wysokości Włocławka. 15. i 3. Armia ma zdobyć tutaj okolice Modlina z jednoczesnym pozostawieniem jednej dywizji 3. Armii do zdobycia Pragi. I 16. Armia ma właściwie teren od Buga aż po Garwolin i dopiero za Garwolinem ma być Grupa Mozyrska. Dzięki temu rozkazowi Tuchaczewski chciał uzyskać sytuację tego typu, iż będzie miał obejście warszawskiego rejonu. To jest nagła decyzja, gdyż wszyscy byli przygotowani, przynajmniej można tak sądzić, przez Armię Czerwoną, że mają konkretnie atakować w kierunku stolicy. Być może już została wybrana dywizja 3. Armii, która ma zdobywać stolicę Polski, a tu nagle następuje przesunięcie prawie o 100 kilometrów na północ całego frontu rosyjskiego, bolszewickiego. To zostaje zauważone przez polską stronę. Generał Rozwadowski 8 na 9 sierpnia 1920 opracowuje rozkaz operacyjny specjalny numer 10000. Jest to dość dziwny materiał, jest to zaskakujący materiał. I jeżeli czytamy pierwsze zdanie, że rozkaz operacyjny 8358 ustalający zamiary nasze na czas najbliższy jest mimo wszystkich nakazów na ściślejszej poufności już dziś ogólnie znany. Pewne dane wskazują, że nieprzyjaciel już zna te nasze zamiary i przegrupowuje się dlatego ku północy. Jaka jest waga tego rozkazu? Jeżeli rozkaz numer 8358 jest na trzy rzymskie, czyli idzie do
wiadomości oddziału trzeciego i tam jest opracowywany. Rozkaz numer 10 000 nie zawiera tego wyróżnika, że idzie do oddziału trzeciego. Czyli zostaje wykonany w rękopisie i generał Rozwadowski do wszystkich tych, których umieścił, że powinni się znać, zapoznać z tą ideą, podchodzi, można powiedzieć fizycznie, być może referuje, być może pozwala przeczytać. Jest to rozkaz 12-stronicowy i każdy wybrane osoby mogą się powinny się podpisać, że się zaznajomiły. Miało to zagwarantować tajność tego rozkazu, tajność tej idei, ponieważ uznano, że rozkaz numer 8358 poprzez ruch Tuchaczewskiego odejścia na północ został przez bolszewików, że mają wiedzę na temat tej idei, dlatego rozkazem numer 10 000 zmieniono jak gdyby myśl polską walki pod Warszawą. Mamy tutaj podpisy, że zapoznał się z tym rozkazem Józef Piłsudski, generał Weygand i potem pozostali dowódcy. Jest dowódca frontu północnego, jego szef sztabu Zagórski, także jest generał Roja, druga armia, także wszyscy pozostali oficerowie, dowódcy musieli się jak gdyby po zapoznaniu podpisać. Ten rozkaz parę lat później, można powiedzieć, jego ujawnienie zrobiło bardzo duży raban, ponieważ został ujawniony pisemnie przez pułkownika Kukiela w magazynie Bellona, co spotkało się z bardzo poważną reakcją Józefa Piłsudskiego. Tam było zastrzeżenie, że uruchomienie 5. Armii to jest postanowienie generalnie Rozwadowskiego, Sikorskiego i Hallera, a bez udziału Józefa Piłsudskiego. Także później miało to takie konsekwencje, że 5. Armia Sikorskiego 14 sierpnia ruszyła do uderzenia. W myśl rozkazu 8358 5. Armia miała stać biernie koło Modlina. Pierwsza Armia miała bronić dostępu do Warszawy, natomiast tą zwycięską armią miała być grupa uderzeniowa Józefa Piłsudskiego. Gdyby ten rozkaz, gdyby na tym rozkazie Józef Piłsudski napisał, przynajmniej akceptuję, proszę o realizację, wówczas miałoby to jakby właściwe znaczenie. Natomiast jeżeli złożył taki podpis, a biorąc pod uwagę, że stał na czele grupy manewrowej, nawet sam generał Jędrzejewski, którego pamiętniki zostały wydane przez IPN w tym roku, pisze, że w tym momencie Józef Piłsudski jakby stał się wykonawcą idei Rozwadowskiego. Także to jest ta idea, która doprowadziła do jakby wstrzymania prac nad opisaniem całej Bitwy Warszawskiej we wszystkich jej aspektach. Dopiero w 1934 roku major Bolesław Waligura pisze bój na Przedmościu Warszawskim, ale takie opracowania nie powstają dotyczące działań 5. Armii i nie powstają dotyczące manewru z Nadwieprza. W 1936 roku generał Kutrzeba w swojej książce o wyprawie kijowskiej nadmienia, że wszyscy jakby czekali na słowo marszałka Józefa Piłsudskiego w sprawach historycznych dotyczących 20 roku, aby później jak gdyby w ramach tego słowa pisać historię. Także rozkaz numer 10 000 spowodował i jego główna myśl to jest taka, aby 5. Armia z uwagi na obejście od północy
wojsk tuchaczewskiego spróbowała zadziałać aktywnie uderzając. I 14 Sikorski dostaje takie polecenie, uderza w kierunku północnym. Jak wiemy, grupa Brygada Jazdy Karnickiego atakuje Ciechanów. Tam dochodzi do zniszczenia radiostacji 4 Armii i generalnie na froncie północnym Polacy zaczynają przejmować inicjatywę. Poproszę dalej. Tu chciałbym Państwu pokazać dokumenty, które znajdują się w archiwie akt nowych w zespole Franciszka Studzińskiego. Był to oficer Wojska Polskiego, pracujący przy Belwederze, przy sztabie, który opisuje jakby sylwetkę generała Rozwadowskiego w różnych sytuacjach. Tu jest opisana sytuacja związana z rozmową telefoniczną heksową, jaką Rozwadowski przeprowadził z generałem Rydzem Śmigłem. A mogę poprosić następną. A tu jest datowany na 4 sierpnia 1920 wspomnienie Studzińskiego. Byłem przed chwilą w Belwederze, gdzie obecnie obraduje Rada Obrony Państwa. Opowiadał mi Wieniawa, że kiedy wszedł na salę i zameldował Rozwadowskiemu, że Ostrów zajęty, ten chwileczkę się namyślał, a potem uderzył go po ramieniu i powiedział: a, to doskonale. Tak. Doskonale się składa. W ten sposób będziemy mogli ich z tyłu napaść i wybić do nogi. Mieliśmy szefa sztabu, tu chodzi o Stanisława Halera, pesymistę, a obecnie mamy optymistę. Nie wiem doprawdy, co jest lepsze. To jest charakterystyka generała Rozwadowskiego, także to przedstawia jakby zmianę, która nastąpiła w dowództwie, w Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego. Tadeusz Rozwadowski, który przyjechał z Paryża po 20 lipca, a 26 objął funkcję szefa sztabu, wprowadził nową jakość, wprowadził nowe spojrzenie na walk. Tu w tych dokumentach jasno wynika, że to było optymistyczne, że wygramy, że trzeba przelać ten optymizm na żołnierzy. Tak właśnie na poprzednim slajdzie było do Rydza Śmigłego. To macie ważne zadanie, musicie je wykonać, bo albo będzie klęska, a musimy zwyciężyć. Także to jest materiał dostępny w archiwum akt nowych. Zachęcamy oczywiście do korzystania. Myślę, że jest to też ważny dokument w kontekście klimatu do Bitwy Warszawskiej 1920. Poproszę dalej. Czyli klimat się zmienia i defa policyjna raportuje 11 sierpnia, dnia 10 bieżącego miesiąca, czyli w sierpniu w godzinach popołudniowych, dało się zauważyć ogólne uspokojenie z powodu wiadomości o mającym nastąpić rokowaniach i bliżej nieokreślonych sukcesach wojskowych Wojska Polskiego. I to jest informacja uzyskana przez policję warszawską, można powiedzieć w środowisku warszawskim. Czyli następuje zmiana klimatu, jest ona na tyle dostrzegalna, że została opisana, wpisana w raport Policji Państwowej. Ten raport i wiele innych znajdują się w archiwum akt nowych w zbiorze Komenda Główna Policji Państwowej. Ale przytoczyłem to z uwagi na pokazanie zmiany atmosfery, która wówczas w Warszawie zaistniała. Poproszę. Natomiast w zbiorze Stanisława Roztworowskiego mamy dwa, który był przy 5 Armii, dysponujemy kilkoma dokumentami z 1920 roku. Jeden to jest telegram informujący, że generał Zagórski został szefem sztabu frontu północnego, ale drugi to jest brudnopis rozkazu dla 18 Dywizji Piechoty, która miała obronić Nasielsk 12, to znaczy wysłać jeden pułk do Nasielska.
W literaturze nieznany jest ten rękopis, gdyż pojawia się informacja, że 18. Dywizja Piechoty, która walczyła z Budionnym pod Beresteczkiem i Brodami, została jakby od razu skierowana pod Płońsk, aby tam walczyć z Gajem. Jak widać, intencja tu jest inna. Należy jednak też zauważyć, że 18. Dywizja Piechoty najpierw miała być skierowana na Przedmoście Warszawskie w okolice Zielonki Rembertowa jako dywizja odwodowa i dopiero po wejściu rozkazu numer 10 000, kiedy dochodzi do przekonania, że należy wzmocnić jednak 5. Armię, ta dywizja zostaje skierowana na północ. Poproszę dalej. W zbiorach archiwum Maknowych mamy też potężny zasób Związku Harcerstwa Polskiego. Po lewej stronie macie Państwo informacje z chorągwi warszawskiej, przedział wiekowy, ilu harcerzy było. Tu jest ta ciekawostka dosyć interesująca, że 10-latków było 4. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to są 10-latkowie, prawdopodobnie byli to gońcy lub kurierzy tutaj w Warszawie, aczkolwiek no, te wszystkie fotografie, które pokazują małych czy młodocianych żołnierzy, no nie biorą się jak gdyby bezpodstawnie. To faktycznie byli ludzie czy młodzież, która w ramach ZHP, a komendantem głównym był przecież generał Haller, zasiliła Armię Ochotniczą. Natomiast po prawej stronie macie Państwo mapkę podejścia 16. Armii i to jest właśnie podejście 16. Armii pod Warszawę. Pod Wisłą już są jakby zaznaczone miejsca, do których miała dojść 16. Armia. Nie jest tylko zaznaczone, że Pragę warszawską miała zdobyć 21. Dywizja, która spod Załubic i spod rzeki Bug miała podejść właśnie na Pragę. To skutkowało, że w Radzyminie skrzyżowały się dwie sowieckie dywizje. Jedna, 27 z 16 Armii, która miała iść przez Radzymin na Jabłonną, czyli można powiedzieć na dzisiejsze Legionowo, i 21, która z Załubic miała iść drogą warszawską na Prag. Dowódca prawdopodobnie 16 Armii nie mógł się pogodzić z tym, aby palmę pierwszeństwa wejścia do Warszawy miała dzierżyć 21. Dywizja. I tu, pomimo że w rozkazach 27. ma atakować Legionowo, jedna jej brygada podchodzi pod Wołomin i 13 sierpnia atakuje Wołomin. 14. dwa pułki z tej brygady przełamują polską linię obrony pod Leśniakowizną i docierają do Osowa. Gdyby pod Osowem udało się przedrzeć tym pułkom dalej na zachód, to w odwodzie niestety tylko pozostaje dowództwo, czyli sztab 8. Dywizji w Ząbkach i grupy jakby Straż Obywatelska, garnizon warszawski, innych wojsk nie ma, ponieważ wszystkie odwody zostają skierowane na 14 sierpnia do odzyskania Radzymina. Także sytuacja była poważna i tylko to, przynajmniej tak się wydaje, że ostał się 236 Pułk Piechoty złożony z warszawskich ochotników, którzy notabene nie mieli w ogóle być skierowani do Osowa, bo mieli zostać w Warszawie jako batalion wartowniczy, a w ostatnim momencie zostali właśnie skierowani do Osowa. To były ostatnie w miarę regularne wojska, które powstrzymały bolszewików. Przy tym batalionie był ksiądz Ignacy Skorupka i 14 sierpnia poległ pod Osowem. Co ważne jest to, że 15 sierpnia prasa krajowa, nie tylko warszawska, publikowała informację, że ksiądz Ignacy Skorupka poległ. Także w pewnym momencie nie interesowało jakby sfery informacyjne, że poległ któryś z dowódców, na przykład
do Wdary Zapolski, poległ pod Słupnem. No, to jest wojskowy. A tu poległ ksiądz. Był na pierwszej linii i to było takim dosyć interesującym dla dziennikarzy tematem. Także w pewnym momencie ksiądz Ignacy Skorupka przebił się do świadomości jako ten, który walczył pod Warszawą. I wydaje mi się, to jest moje takie spostrzeżenie, że prawdopodobnie dla równowagi zostało, żeby może nawet przykryć tą legendę księdza Skorupki, została stworzona legenda Stefana Pogonowskiego, dowódcy 1 batalionu 28 pułku strzelców kaniowskich, który poległ 15 sierpnia pod Wólką Radzymińską. Ale to jest taka sugestia, która wymaga jeszcze dogłębniejszego badania pod kątem prasoznawczym, czyli jak kształtowano świadomość, kto jest bohaterem obrony Warszawy. Czy ksiądz Ignacy Skorupka, czy właśnie kapitan Pogonowski. Sytuacja z 12 na 13. Wojska bolszewickie podchodzą pod Radzymin i pod Wołomin. Na górze mamy pułki 21 Dywizji, jest to brygady 63. Tutaj widoczna. Natomiast pod Ramką jest 27 Dywizja 16 Armii. Jej jedna brygada zostaje zatrzymana pod Tłuszczem, natomiast jak Państwo widzicie pod Radzyminem nie zostaje nic zatrzymane, ponieważ pierwsza dywizja litewsko-białoruska od 13, 19 dywizja piechoty jedną brygadą broniła Tłuszcza, natomiast droga na Wyszków nie została obsadzona. W związku z powyższym tu nie mieliśmy wiedzy w ogóle, gdzie są bolszewicy. I 12 sierpnia został wysłany patrol z Radzymina w stronę Wyszkowa, został ostrzelany pod Zawadami. No i nagle się okazało, że bolszewicy są na Rządze pod Zawadami, czyli przy pierwszej linii obrony i 2 kilometry od Radzymina. Sytuacja stała się poważna. 13, jak wiemy, 21 i 27 dywizja w dwóch brygadach zaatakowały Radzymin, 46 pułk piechoty i jego pierwszy batalion A złożony z oddziału właściwie wartowniczego uległ bolszewikom i Radzymin 13 dostał się w ręce bolszewickie. Próbowano odbić Radzymin 14 siłami pierwszej armii, czyli pierwsza dywizja litewsko-białoruska oraz pozostałości 11 dywizji. Na 15 uruchomiono 10 dywizję z Legionowa Jabłonny i najpierw w godzinach południowych ponowny atak pierwszej armii, czyli wojsk pierwszej armii pułków wileńskich dochodzi do Radzymina razem z czołgami, ale zostają wyparci i dopiero wieczorny atak o godzinie 19 spowodował zdobycie miasta i go utrzymanie. 16 jeszcze była walka o Radzymin, podjechały dwa samochody pancerne, udało się czołgom je zgonić z pola, także Radzymin już został wolny i 16 odzyskujemy pierwszą linię obrony. Poproszę następny slajd. Tak kształtowały się walki 14 z pozycji Przedmościa, czyli 15 dywizja, która stoi od Karczewa do Wiązowny, jest niepokojona przez bolszewików, natomiast 27 włamuje się pod Osowem, próbuje atakować Wołomin, co im się nie udaje i na górze jest potężne wejście pod Radzyminem, przechodzą nawet projektowaną drugą linię obrony, która nie była obsadzona, pod Wólką Radzymińską, ale tu 10 dywizja swoim uderzeniem spycha 27 dywizję na pozycje radzymińskie. 21 dywizja, która miała zdobywać Pragę, 15 otrzymuje zmianę rozkazu i już nie ma atakować Pragi, a przez Nieporęt i Wieliszew ma iść południowym skrajem rzeki Narew, jakby zgarniać polską obronę aż do Modlina. Nie udaje się przedrzeć 21 dywizji przez polską obronę pod Nieporętem, także jak do 16 cała polska linia obrony na Przedmościu Warszawskim zostaje odzyskana. Poproszę następny slajd.
Polska kontrofensywa, która ruszyła z Nadwieprza 16 po zdobyciu Siedlec, a tam stacjonował sztab 16 Armii, zdobywa dokumenty, które pod koniec sierpnia zostają przesłane do Warszawy. Pierwszy dokument to jest ultimatum dowódcy 16 Armii, aby Warszawa się poddała, natomiast drugi dokument, ten z prawej, jest to informacja, że 15 sierpnia Armia Czerwona zdobyła Warszawę i jak mieszkańcy Warszawy powinni się zachowywać. Czyli to już jest, że Warszawa została zdobyta przez 16 Armię, ale nie przez trzecią. Te dokumenty znajdują się w archiwum Maknowych, w zasobie Sierniawy Szypiowskiego i są dostępne do obejrzenia w formie skanów. Poproszę. Powracając do 236 pułku, w tym pułku było 14 harcerzy. No i tu jest jak gdyby sprawa śmierci księdza Ignacego Skorupki, która obrosła mitami, no bo jeżeli jest to symbol, z którym należałoby w jakiś sposób polemizować, no to trzeba być może jak najwięcej informacji o jego śmierci podawać, że modlił się, że nie wiadomo jak zginął. Natomiast ksiądz Ignacy szedł w grupie harcerzy i po bitwie ukazała się książka o uczniach, którzy brali udział w wojnie 1920 roku i znajduje się tutaj wypowiedź wyjęta z kontekstu jednego z uczestników, mianowicie jest to inicjały JS. W harcerzach mamy tą osobę, to jest Jerzy Szmitke i on właśnie był przy śmierci księdza Ignacego Skorupki. Relacja jest potwierdzona innymi relacjami późniejszymi tychże harcerzy, także wydaje się, że to jest ta pierwotna i powinna być ostateczna. Książka została wydana w latach 20., natomiast major Waligura nie skorzystał z tej relacji, posługując się jedynie relacją Słowikowskiego. Na zakończenie chciałbym poinformować, że Wołomin był kilkakrotnie atakowany, tam bronił się 47 Pułk Piechoty. Wychodziło mu to, linia obrony była na granicy miasta. To nie było tak jak w Radzyminie, 3 km od miasta na rzece Żądzy, a w Wołominie było przy samych budynkach. Artyleria była dobrze strzelona, ale najważniejsze zadanie w obronie miasta spełniły dwa pociągi pancerne Paderewski i Mściciel, które potrafiły wyjeżdżać poza bolszewickie tyrariery na ich tyły i ogniem z karabinów maszynowych i armat przerzedzać atakujących bolszewików. 16 sierpnia 11 Dywizja zostaje zluzowana. Na jej miejsce wchodzi 1 Dywizja Litewsko-Białoruska, czyli 19. Generał Rozwadowski postanawia już w ramach kontrofensywy, która ruszyła z Nadwieprza, aby 18, 8, 10 Dywizja Litewsko-Białoruska, czyli 19 i 8, żeby uderzyły na Wyszków i tam zdobywały przyczółek mostowy. Na rozkaz Józefa Piłsudskiego 19 Dywizja zostaje wycofana, zostaje skierowana do Jabłonny, tam zawagonowana i linią na Brześć przewieziona w okolice właśnie Terespola. Walki pod Wołominem i Radzyminem, Osowem były intensywne. Ciężar ich przypada na dzień 13-14 sierpnia, czyli jest to ten moment, kiedy ważyły się losy Warszawy, gdyż dopiero 14 uderza 5 Armia, a 16 uderza Grupa Manewrowa Józefa Piłsudskiego. Nie potrafimy powiedzieć, co by było, gdyby Armia Czerwona przełamała jednak obronę 1 Armii i doszła do Pragi i nawet spróbowała uchwycić przyczółki na lewobrzeżną stronę Warszawy. Być może wojna potoczyłaby się inaczej. Nie mamy, że tak powiem, jakby wiedzy. Ja próbowałem ustawić jeden ze scenariuszy gry w taki sposób, że Tuchaczewski nie zmienia koncepcji uderzenia i
głównymi siłami podchodzi do Warszawy, czyli generalnie czy 16 Armia by była między Dęblinem a Kołbielą. Być może to by spowodowało, że grupa manewrowa marszałka Piłsudskiego miałaby większe problemy z wyjściem na tyły armii bolszewickich stojących pod Warszawą. Ale tak na szczęście się dla nas nie stało. Udało nam się tą bitwę warszawską wygrać i do 25 sierpnia 1920 roku rozprawić się z armiami bolszewickimi idącymi na Warszawę. Klęski 4, 15, 3 i 16 były dotkliwe, a bitwa niemeńska dopełniła jak gdyby zniszczenia frontu zachodniego. Dziękuję Państwu. Dziękuję panu Jarosławowi Strójkowi z Archiwum Akt Nowych za wystąpienie. I teraz, szczerze mówiąc, jestem w kropce, ponieważ do tej pory, jak się zdaje, nie pokazał się pan dr Waldemar Jaskulski z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia imienia generała BMA w Toruniu. Zdaje się, że nie. W związku z tym, to już mówiąc językiem historii wojskowości, nie są straty marszowe, ale to już są straty w boju, więc będę musiał reagować ad hoc i chciałbym poprosić o zabranie głosu doktora Stefana Artymowskiego. Czy to będzie możliwe? Pan doktor Stefan Artymowski reprezentuje Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, a tematem jego referatu będzie organizacja oddziału zamkowego Ministerstwa Spraw Wojskowych w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Witam serdecznie Państwa. Już. Tak jak na początku pan profesor Eisler wspomniał, że okrągła setna rocznica Bitwy Warszawskiej powoduje częste powracanie do tego tematu, no to zwykle, tak jak mój poprzednik, analizujemy militarną stronę tego konfliktu. Konflikt ten miał jednak także taką stronę bardziej przyziemną. No jak na przykład to, gdzie funkcjonowało Ministerstwo Spraw Wojskowych i kto zapewniał, byśmy powiedzieli, to obsługę tego Ministerstwa Spraw Wojskowych. Mając przyjemność przeglądać materiały z Centralnego Archiwum Wojskowego, natrafiłem na kilkukrotnie na dokument powołujący oddział zamkowy. Oddział zamkowy, zaraz przejdziemy do następnego. Dokument z 1 czerwca, gdzie minister spraw wojskowych, generał porucznik Józef Leśniewski, zatwierdzał organizację oddziału zamkowego Ministerstwa Spraw Wojskowych. No jest to o tyle ciekawe, że w literaturze przedmiotu oddział zamkowy jako taka formacja jest powołany dopiero w 1924 roku. Istnieje od tego okresu. Do 1924 roku na zamku działy się dwie ważne rzeczy na Zamku Królewskim w Warszawie. W pomieszczeniach na zamku funkcjonowało Ministerstwo Spraw Wojskowych. Jednocześnie w części tych pomieszczeń prowadzono pracę, byśmy powiedzieli, badawczo rekonstrukcyjne, przywracano zamek do świetności, a także korzystano z zamku jako miejsca do ważnych uroczystości o charakterze państwowych. Tutaj mamy widok na zamek z oficyną saską, która nie została odbudowana. Zamek zupełnie inaczej wyglądał i pełni też inne funkcje niż dzisiaj. Może kilka słów, skąd się Zamek Królewski wziął. Zamek Królewski, siedziba władców, królów, byśmy powiedzieli, własność Rzeczpospolitej.
to, co Zamek Królewski był własnością Rzeczpospolitej w czasie I Rzeczypospolitej, a to, co było w zamku, było własnością króla. Później przyjęty przez władze rosyjskie, przyjęty przez w czasie I wojny światowej, gdy Warszawa została zajęta przez Niemców, przyjęty przez władze gubernatorstwa generalnego, a później na przykład była to miejsce spotkań i rady regencyjnej. W przełomowym dniu 11 listopada Zamek Królewski wcale nie został zdobyty. Na zamku stacjonował dosyć silny oddział niemiecki i no dopiero z czasem udało się ten gmach oswobodzić i przekazać na swoje cele, dla wojska przede wszystkim, ale też dla państwa. W Zamku Królewskim znalazło się przede wszystkim Ministerstwo Spraw Wojskowych, jeśli byśmy podzielili z jakichś instytucji, różne agendy związane z instytucjami wojskowymi. 19 lutego 1919 roku Rada Ministrów uchwaliła, że Zamek Królewski w Warszawie z pałacem pod blachą, Zamek Królewski na Wawelu, Łazienki Królewskie w Warszawie, przylegający do nich Belweder i Zamek w Spale są gmachami reprezentacyjnymi Rzeczpospolitej. Można z tego wnioskować, że skoro są gmachami reprezentacyjnymi Rzeczpospolitej, no to Rzeczpospolita przez różne swoje instytucje zapewnia też im funkcjonowanie i obsługę. To powierzono Ministerstwu Robót Publicznych. No i tutaj mamy Zamek Królewski w Warszawie, sala balowa, jak mniemam, naczelnik państwa Józef Piłsudski spotyka się z członkami korpusu dyplomatycznego. Jest to 1919 prawdopodobnie lub 20. Czyli Zamek Królewski pełnił ważne funkcje. No i w tym wszystkim zamek trwa do czerwca 20 roku. W czerwcu 20 roku trwają już walki na froncie ukraińskim. Wojska polskie i wojska Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej biją się dzielnie z bolszewikami i no, zapadają strategiczne decyzje o charakterze militarnym, państwowym. No i w tym wszystkim gdzieś w ciszy gabinetu Ministerstwa Spraw Wojskowych zostaje powołany ten oddział zamkowy, który właściwie w tej literaturze przedmiotu dzisiaj nie funkcjonuje. Może umiejscowmy to jakoś w ważnych wydarzeniach państwowych. 7 maja zostaje zajęty Kijów. 9 maja odbywa się wspólna polsko-ukraińska defilada, 19 przyjeżdża Piłsudski do Warszawy, entuzjastycznie jest witany. Nastrój więc jest pozytywny. No, w tym czasie już koncentrują się wojska bolszewickie do kontrataku. 5 czerwca armia konna Siemiona Budynnego, który szuka luki na froncie polskim, znajduje w końcu tą lukę i przełamuje. Tworzy wyrwę, zmuszając front do odwrotu, ale w sposób zorganizowany. No i 15 czerwca podczas odwrotu zostaje uchwalony pobór do wojska. Powołanie więc oddziału zamkowego jest gdzieś ulokowane pomiędzy euforią Warszawy, euforią władz państwowych co do triumfu na Ukrainie, a już działającą armią bolszewicką, która dąży do przełamania linii polskich, tylko na razie jeszcze nie znalazła tej wyrwy. Można by więc to powiedzieć, że to nie jest żaden taki dramatyczny moment w tej wojnie. To był w tym czasie na Ukrainie po prostu czekano, wyczekiwano dalszego rozwoju. No i zostaje powołany oddział zamkowy. Oddział zamkowy, to tak brzmi enigmatycznie, to nie wiadomo, czy to jest pluton, kompania, czy batalion, składał się z kompanii wartowniczych i kompanii administracyjno-gospodarczej. Zapewniał obsługę i bezpieczeństwo urzędów Ministerstwa Spraw Wojskowych znajdujących się na Zamku Królewskim. To mówi dużo, ale też mówi zupełnie nie mówi nic konkretnego. No i tutaj można znaleźć pewną analogię z późniejszym funkcjonującym oddziałem zamkowym, z kompanią zamkową, czyli z, można powiedzieć, z tym, co było później znane i nazywane jako oddział zamkowy.
1922 roku Józef Piłsudski przekazał prezydentowi Rzeczpospolitej swoją kompanię przyboczną i szwadron przyboczny i wszedł on w skład adiutantury generalnej. Szwadron przyboczny to był podlegał pierwszego pułku szwoleżerów, chociaż ten szwadron sam siebie określał jako ułanów. Stworzono w ten sposób kompanię zamkową, która wchodziła w skład gabinetu wojskowego, który zastąpił adiutanturę generalną przy prezydencie Rzeczpospolitej i on został gabinet wojskowy powołany w 1926 roku. No i ta kampania zamkowa miała charakter wartowniczy. Nie była to więc jednostka bojowa. No, oddziały wartownicze, tak jak przed chwilą wspominany pułk ochotniczy z Warszawy, no, są dosyć ubogo uzbrojone i nie posiadają takich zdolności bojowych, jakie się oczekuje po pełnowartościowych jednostkach wojskowych, szczególnie jakbyśmy podzielili na tym szczeblu, czyli kompanii czy batalionie. No i ten oddział wchodzący w skład gabinetu wojskowy tworzy w 1928 roku oddział zamkowy, czyli mamy powrót do tej nazwy. No i można by przypuszczać, że ten powrót do tej nazwy nawiązywał do wcześniejszego istniejącego oddziału zamkowego, czyli tego, co my mamy powołany 1 czerwca 1920 roku. Tutaj jest uroczystość w Łazienkach Królewskich, defilada kompanii przybocznej przed prezydentem Stanisławem Wojciechowskim w 1926 roku. Gabinet wojskowy, czyli ta późniejsza formacja, pod względem administracyjnym i gospodarczym stanowił jednostkę samodzielną. To, że stanowił jednostkę samodzielną, jest dosyć ważne, no bo posiadamy zawsze jakąś drogę służbową i podległość służbową tych jednostek wojskowych i w tym przypadku to była zawsze forma wydzielona, co potwierdza założenia oddziału zamkowego z 20 roku. Gabinet wojskowy, czyli ta późniejsza formacja, wybierany był spośród żołnierzy przypisanych do 22 Pułku Piechoty, Pułku Siedlec. No i tu mamy poczet sztandarowy oddziału przybocznego, przechodzi przed frontem kompanii przybocznej. No i mamy już właściwy, już wiem, jak późniejsza ta tradycja funkcjonowała. Wiemy skąd, jak później rozumiano oddział zamkowy, czy kompanię zamkową. No to jak ją rozumiano w 20 roku? Czyli mamy wojnę na Ukrainie, front się zatrzymał i w tym czasie tworzy się oddział zamkowy. Czym było właściwie oddział zamkowy? No oddział zamkowy Ministerstwa Spraw Wojskowych składał się z dowództwa oddziału, dwóch kompanii wartowniczych i kompanii administracyjno-gospodarczej. No i tutaj wydaje się to najważniejsze. To nie oddział, kompania wartownicza jest tym wszystkim najważniejsza, tylko kompania administracyjno-gospodarcza. To, że to zostało przyjęte przez oficjalne władze wojskowe jest pewne. Na dokumencie organizacyjnym widnieje podpis ministra spraw wojskowych, generała porucznika Leśniewskiego. Choć dla uczciwości trzeba powiedzieć, że ówczesny wiceminister spraw wojskowych, generał Kazimierz Soskowski, był de facto no, osobą decyzyjną i podejmował najważniejsze decyzje i organizował życie wojskowe w kraju. No i tutaj mamy fragment tego dokumentu właśnie określający. Dokument jest króciutki, zawiera dwie strony, składa się w ogóle z czterech stron, dwóch stron powołujących ten oddział i dwóch stron załączników określających wielkości tych kompanii. Dowódca oddziału zamkowego w stosunku do oddziałów wymienionych, czyli do tych dwóch podległych sobie kompanii, ma prawa i kompetencje dowódcy samodzielnego baonu i podlega ministrowi spraw wojskowych przez szefa biura prezydialnego. No i to jest ta wyłączona odpowiedzialność bezpośrednio już pod Ministerstwo Spraw Wojskowych, chociaż formalnie ten oddział też był przypisany do jednego z pułków piechoty, no i z niego miał czerpać rekruta.
Kompanie wartownicze, które były, kompania wartownicza, która wchodziła w skład oddziału zamkowego, była przeznaczona wyłącznie do służby wartowniczej i bezpieczeństwa w gmachu Ministerstwa Spraw Wojskowych. To prawdopodobnie w odróżnieniu od oddziału przybocznego naczelnego wodza i oddziałów wchodzących w skład garnizonu warszawskiego, kompania ta wartownicza nie wzięła udziału w walkach, które później się w sierpniu toczyły pod Warszawą i prawdopodobnie pozostawiona została w ramach Ministerstwa Spraw Wojskowych. Kompania administracyjno-gospodarcza ma za zadanie pełnienie służby kancelaryjnej w urzędach Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz służby pocztowej oficerów przydzielonych do Ministerstwa Spraw Wojskowych. I tutaj jest ważna notacja. Dowódca kompanii, dowódcy drużyn wchodzących w skład kompanii mają zakres działania głównie gospodarczy, polegający na zaspokajaniu potrzeb materialnych przydzielonych im podoficerów i żołnierzy. To powoduje, że tak naprawdę cała ta kompania, zaraz powiem jak była duża, była rozmyta. Jej poszczególni żołnierze byli przydzieleni z funkcjami do różnych oficerów czy do różnych innych jednostek, komu więc właściwie oni podlegali. No i to też znajdujemy odpowiedź w tym dokumencie organizacyjnym. Podlegali oni pod względem dyspozycyjnym i dyscyplinarnym w zakresie służby specjalnej szefowi tego oddziału lub departamentu Ministerstwa Spraw Wojskowych oczywiście, gdzie pełnią służbę. Więc podległość ich w czasie pracy nie była podległością do swojego bezpośredniego dowódcy z oddziału zamkowego, lecz tam, gdzie wykonywali tą pracę. Pocztowi oficerów podlegają pod powyższymi względami oficerom, którym są przydzieleni. Oddział zamkowy przydzielony był pod względem ewidencyjnym i uzupełnień do 32 Pułku Piechoty, który walczył w składzie dywizji litewsko-białoruskiej. Następnie był ten pułk przydzielany do różnych dywizji, miał bardzo piękny szlak wojenny w 20 roku. To był pułk ciechanowski, jako bazę miał Modlin, ale nie należy go łączyć z oddziałem zamkowym. Po prostu oddział zamkowy musiał być gdzieś przypisany ewidencyjnie i był przypisany do tego pułku. Była to powszechna praktyka stosowana w takich oddziałach, byśmy powiedzieli, które były w dyspozycji osobnej. W 28 roku zostało popełnione zarys historii wojennej pułków polskich, 32 Pułk Piechoty. No i w tej historii 32 Pułku Piechoty nie ma wzmianki o oddziale zamkowym. W związku z czym on nie funkcjonował w świadomości tego pułku praktycznie wcale, albo wcale. No i ponieważ o oddziale zamkowym można mówić długo. Powiedzmy może sobie coś o dowództwie. Dowództwo oddziału zamkowego to było oczywiście samo dowództwo, służba sanitarna, komisja gospodarcza, warsztaty, tabor i razem, jeżeli byśmy podzielili warsztaty, bo to jest właściwie ciekawe, w skład warsztatu wchodził oficer administracyjny, rusznikarz, ale też ślusarze, pomocnik ślusarza, cieśle, kołodzieje, rymarz, kowal podków, ogrodnicy, krawcy, szewcy i oczywiście tabor. No i po co takiemu oddziałowi mógł być potrzebny na przykład ogrodnik, prawda? No to jeżeli był potrzebny ogrodnik, to już rozumiemy, że ta funkcja była administracyjna, do administrowania na pewno Zamkiem Królewskim. Ciężko na podstawie tego dokumentu stwierdzić, czy do administrowania innymi gmachami, na przykład w Warszawie, czyli Belwederem, który też był przecież używany i kierowany przez wojsko. Tabor posiadał oczywiście woźniców, posiadał tabor konny, ale też posiadał tabor samochodowy, no i tu są wymienione pojazdy ciężarowe.
w tym taborze. I samo dowództwo i te wszystkie służby podległe dowództwu posiadały 7 oficerów, 404 podoficerów, 59 szeregowych, co daje razem 110 żołnierzy. To jest o tyle ważne, że w ogóle w całym oddziale zamkowym będzie nikła liczba oficerów. I prawie wszyscy oficerowie już znajdują się w dowództwie. Tutaj jest schemat organizacyjny właśnie dowództwa z oddziałami. No i mamy kompanię wartowniczą. Kompania wartownicza składała się z 3 plutonów. W jej skład wchodziło jedynie 4 oficerów, czyli dowódca kompanii i 3 poruczników lub podporuczników według przyjętego schematu dowódców plutonu. I kompania wartownicza liczyła 182 żołnierzy i oficerów, szeregowych i oficerów, więc można przyjąć, że liczba ta była dosyć duża przy niskiej liczbie oficerów i podoficerów. W tym wszystkim jednak nie kompania wartownicza jest najciekawsza, która przecież musiała pełnić funkcję też i porządkową. Nie ma tu w ogóle oddziału żandarmerii na przykład wydzielonego, o ile nie etat kompanii administracyjno-gospodarczej. Kompania administracyjno-gospodarcza liczyła jedynie 2 oficerów. Przy 2 oficerów liczyła ponad 2000 szeregowych. 2 oficerów, 20 podoficerów i ponad 2000 szeregowych. Ci szeregowie byli podzieleni na 18 drużyn administracyjno-gospodarczych po 120 osób. W tym trzeba przyjąć, że jest jeden sierżant na każdą drużynę, czyli jeden sierżant i 119 żołnierzy na jedną drużynę administracyjno-gospodarczą. No i to wszystko powoduje, że w całym tym oddziale zamkowym dowództwo, czyli i służby 110 osób, oddział wartowniczy 160 osób niknął na tle oddziału administracyjnego, który liczy ponad 2000, właściwie trzeba powiedzieć szeregowych, gdyż tutaj 2 oficerów i 20 podoficerów. W całości oddział zamkowy liczył prawie 2500 żołnierzy. No to jest właściwie odpowiednik nie batalionu, tylko pułku piechoty z ówczesnych czasów. Pułku piechoty pod względem liczebności żołnierzy szeregowych, no bo nie jednak pod liczebności oficerów, to było jedynie 1/7 oficerów czy 1/4 podoficerów, brakowało ich strasznie. Ten brak był po prostu taki dysfunkcyjny. Tłumaczyć należy to tym, że prawdopodobnie ci wszyscy szeregowi z oddziału administracyjno-gospodarczego, no oni pełnili po prostu różne funkcje w Ministerstwie Spraw Wojskowych i od gońców po pisarzy i w ten sposób ministerstwo funkcjonowało, ale też i był tam ogrodnik, w ten sposób ministerstwo funkcjonowało, a oni byli uporządkowani po prostu na tak. Taka była nadliczebność proporcjonalna zwykłych szeregowców. Tutaj właściwa liczebność pułku piechoty, jaki mniej więcej powinien być. Czym więc był oddział zamkowy? Oddział zamkowy nie był przecież formacją tak naprawdę ani bojową, nie był też tak naprawdę formacją wartowniczą, no bo przy tak niskiej liczbie oficerów i podoficerów, no nie dałoby się tworzyć oddziałów wartowniczych z wszystkich jego członków. No ta kompania wartownicza była nikłą częścią tego oddziału zamkowego. Oddział zamkowy pełnił więc funkcję nie tylko ochrony w małym zakresie, ale zabezpieczał funkcjonowanie Ministerstwa Spraw Wojskowych. No jakbyśmy powiedzieli,
czym zabezpieczał to funkcjonowanie? No to zabezpieczał od gońca poprzez woźnicę, poprzez ogrodnika, który dba o przysłowiową, nie wiem, trawę czy klomby, po szewca, zapewnia pełne funkcjonowanie i to w ramach Zamku Królewskiego. Zamku Królewskiego, gdzie jednocześnie nakłada się na to osobna administracja i osobne prace renowacyjne prowadzone na zamku. No, na zamku na przykład w ramach Ministerstwa Spraw Wojskowych funkcjonowało kasyno. To wszystko musiało jakoś żyć. Pytanie otwarte to jest pytanie, czy oddział zamkowy tylko ograniczał się swoją funkcją do Zamku Królewskiego w Warszawie, czy też obejmował na przykład Belweder, być może także i inne gmachy Ministerstwa Spraw Wojskowych, no bo ta liczba 2,5 tysiąca żołnierzy szeregowych i oficerów, no to jednak jest liczbą aż nadto potrzebną, by naraz obsługiwać urzędy na Zamku Królewskim w Warszawie. Ja pewnie będę mówić dłużej, ale trzymając się rygoru czasu, już się zamknąłem. Jeżeli jakieś były pytania, to zapraszam do kontaktu. Bardzo dziękuję doktorowi Stefanowi Artymowskiemu z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku za wystąpienie. A teraz w związku z tymi zmianami, które wcześniej nastąpiły, poproszę do stołu prezydialnego pana doktora habilitowanego Rafała Zapłatę, profesora UKSW, współpracownika Fundacji Hereditas, zlecającego badania w Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Rafał Zapłata. Dziękuję organizatorom w pierwszej kolejności za możliwość wygłoszenia, jak zapowiadałem, bardziej komunikatu referującego postępy, ale właściwie i sam projekt, który jest realizowany w roku, w którym obchodzimy stulecie Bitwy Warszawskiej, projektu bezpośrednio oczywiście związanego z tą bitwą. Także dziękuję bardzo, witam serdecznie raz jeszcze i przechodząc do prezentacji, przedmoście Warszawy i materialne pozostałości Bitwy Warszawskiej. W pierwszej kolejności kilka informacji takich komunikacyjnych, to znaczy projekt, jak tu było wspomniane, pod tytułem Inwentaryzacji wybranych reliktów Bitwy Warszawskiej z 1920 roku jest inicjatywą realizowaną na zlecenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był profesor Jakub Lewicki, konserwator wojewódzki, który to właściwie widział pewną potrzebę rozpoznania, ale właściwie też i zainwentaryzowania reliktów materialnych. Zatem przedstawię Państwu w pewnym sensie taką perspektywę badawczą, która wychodzi poza historię, a kieruje nas bardziej, naszą uwagę w stronę badań archeologicznych. Oczywiście charakter projektu jest osadzony w takim przedsięwzięciu archeologiczno-historycznym, oczywiście z ukierunkowaniem też na metody teledetekcyjne,
inwazyjne, badanie nieinwazyjne. Paradoksalnie archeologia kojarzona właściwie z pracami wykopaliskowymi. W tym wypadku właściwie skupiamy uwagę na badaniach nieinwazyjnych, na metodach i danych i zarówno współczesnych, jak i historycznych, które włączyliśmy do naszego projektu. Proszę Państwa, w kilku punktach, czterech zasadniczych chciałbym przedstawić to, co jest kluczowe dla dzisiejszej prezentacji referatu, mianowicie wprowadzenie do projektu i kilka słów na temat dotychczasowego rozpoznania, właściwie nikłego rozpoznania zasobów archeologicznych związanych z Bitwą Warszawską. Kilka słów też w kontekście oczywiście tego przedsięwzięcia wypada powiedzieć o samej specyfice tak zwanej archeologii historycznej, chociaż ona jest też i różnie nazywana archeologią pól bitewnych, no i o samych badaniach nieinwazyjnych, a w tym zasobach teledetekcyjnych. Trzeci punkt to przykładowe wyniki i ukierunkowanie uwagi też w stronę tak zwanego historical GIS, czyli historycznych systemów informacji geograficznej o tytule takim tutaj roboczym Bitwa Warszawska 1920. No i na koniec chciałbym kilka słów powiedzieć jako podsumowanie tego wystąpienia oraz postulaty badawcze w kontekście właściwie takiego horyzontu tematycznego, jak tutaj zostało określone, pobojowisko, a więc eksponowanie między innymi materialnych pozostałości Bitwy Warszawskiej in situ, a więc w miejsce, gdzie one powstały, zostały zdeponowane i tak dalej. Proszę Państwa, a więc pierwszy punkt, wprowadzenie. Prace realizowane są przez interdyscyplinarny zespół badawczy, którego głównym wykonawcą jest Fundacja Hereditas, partnerem jest Instytut Badawczy Leśnictwa, o udziale właściwie tego zespołu też za chwileczkę kilka słów, i drugim partnerem niejako jest Stowarzyszenie Historyczno-Edukacyjne imienia 7 Pułku Lansierów Nadwiślańskich w Halinowie. Badania, które prowadzone są w tym roku, tak jak powiedziałem, one są niejako inicjowane w stulecie Bitwy Warszawskiej, o ile wiele przedsięwzięć, inicjatyw było niejako, miało swoją kulminację właśnie w stulecie Bitwy Warszawskiej. Tutaj właściwie niejako rozpoczynamy pewne działania, które w tym roku właśnie mają swój taką swoją odsłonę, charakter pilotażowy. Celem tego projektu jest między innymi rozpoznanie tych materialnych pozostałości. Oczywiście one nie są nieznane, sprostując właściwie można powiedzieć, że one są znane doskonale regionalistom, osobom, które zaangażowane są w liczne działania w terenie, na przedmościu Warszawy. Znane są oczywiście też historykom, znane są konserwatorom zabytków, natomiast jak się okazuje, nie mają one swojego, że tak powiem, odzwierciedlenia w systemie ochrony zabytków w Polsce, w systemie tutaj wojewódzkim, przynajmniej takiego szeroko obszarowego, wielkoobszarowego i systematycznie rozpoznawanego, stąd pomysł na ten projekt. Tutaj już wyjaśnię, wyprzedzając niejako tą charakterystykę tak zwanej archeologii historycznej. Badania opierają się o dość specyficzny zasób, mianowicie dane pochodzące przede wszystkim z lotniczego skanowania laserowego, co jest właśnie tym takim wymiarem, powiedziałbym, nowoczesnej archeologii, a więc wykorzystującej od właściwie ponad dekady dopiero, a może już eksplorującej tego typu zasoby, jakie również występują w Polsce, a więc bazujemy na tak zwanym, czy bazujemy na danych z informatycznego systemu osłony kraju, czyli projektu ISOC, który pierwotnie był dedykowany zupełnie innym potrzebom, a tak na dobrą sprawę przynosi niesłychane, znakomite efekty również w badaniach archeologicznych, między innymi pól bitewnych czy pozostałości po konfliktach zbrojnych w tych dwudziestowiecznych. Oczywiście rozpoznanie to pierwszy jakby element tego projektu. Drugim to jest oczywiście ukierunkowanie wszelkich działań, a więc dokumentacyjnych na to, abyśmy mogli i zarówno chronić te obiekty, przynajmniej jeszcze te, które zachowały się, a jest ich sporo, jak się okazuje. No i oczywiście po to, aby można było w przyszłości je monitorować, nimi zarządzać z perspektywy pewnych instytucji czy środowisk, jak również uczytelnie
uruchamiać w terenie, czy też udostępniać, bo to jest, jakby to powiedzieć, cel sam w sobie tego typu inicjatywy. Na wstępie dodam, ten pilotażowy charakter tego przedsięwzięcia jest też w pewnym sensie, tak zakładamy, pewnym wstępem, wprowadzeniem do szerszego przedsięwzięcia, które jest planowane, czy które tym samym zostało zainicjowane. Ono uwzględni szerszą perspektywę rozpoznania Bitwy Warszawskiej, bo to jest, jak już sam tytuł wskazywał, prospekcja, która skupia się na wybranych obiektach, wybranych obszarach. Natomiast oczywiście pamiętając o tym, że Bitwa Warszawska jest częścią wojny polsko-bolszewickiej, tutaj można oczywiście mówić też o szerszym kontekście i szerszych działaniach w przyszłości, jeżeli chodzi o inne tereny związane z tym konfliktem. No tutaj jeszcze warto dodać oczywiście, że zespół interdyscyplinarny tworzy szereg osób. Tutaj obecny z nami pan Jarosław Stryjek jest uczestnikiem tego projektu, konsultantem. No i oczywiście też chciałbym nadmienić, że konsultujemy szereg kwestii historycznych, bo przedstawiam tą prezentację jako archeolog. Szereg rzeczy konsultujemy między innymi z profesorem Odziękowskim, profesorem Wysockim czy profesorem Żarynym. A nasze działania, właściwie co wspomniałem, już też osadzone są, tak to kolokwialnie nazwę, w klimacie związanym z przyrodnikami, leśnikami, ponieważ główna uwaga w tym pierwszym niejako etapie, czy w tych pracach tegorocznych została skupiona na terenach leśnych. Przede wszystkim na terenach nadleśnictwa Drewnica, jak i Jabłonna, więc Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie. Także częściowo Celestynów czy Mińsk, to są te zasadnicze tereny. No, z punktu widzenia podziałów administracyjnych działamy na terenie przede wszystkim powiatu wołomińskiego czy legionowskiego. Też Warszawa częściowo jest objęta tymi badaniami. Proszę Państwa, nawiązując bezpośrednio też do tytułu dzisiejszej konferencji, a więc wszelkich danych dotyczących badań, nowego spojrzenia na pewne wydarzenia z przeszłości z roku 1920. No i oczywiście wiążąc to z warszawiakami, czy też ludnością cywilną, bo o to bym poszerzył to wystąpienie. Tutaj pozwoliłem sobie przygotować kilka slajdów zwracających uwagę na to, co z jednej strony powstało dzięki warszawiakom, a co jest tak na dobrą sprawę kluczowe dla naszego rozpoznania. Tutaj wyprzedzając niejako, te pozostałości materialne po Bitwie Warszawskiej mają, powiedziałbym, dwojaki charakter. Są to obiekty nieruchome, czyli różnego rodzaju fortyfikacje polowe, które do dzisiaj się zachowały właściwie w różnej formie, w różnym charakterze. Mówię tutaj o stanie ich zachowania, no a których budowa właściwie powstała dzięki między innymi ludności, mieszkańcom Warszawy, czy też okolicznych miejscowości, a więc dzięki ludności cywilnej, robotnikom, którzy byli czasami w różnych okolicznościach angażowani w te prace, co pokazują między innymi tutaj różnego rodzaju dokumenty, jakie zachowały się z czasów Bitwy Warszawskiej, gdzie mamy informacje między innymi o dostarczaniu, zapotrzebowaniu na robotników w związku z budową fortyfikacji, o czym przede wszystkim donosi nam między innymi Waligura w swojej publikacji Fortyfikacje Przedmościa Warszawskiego. No i oczywiście tutaj mamy szereg informacji w źródłach pisanych dotyczących zestawienia, czy też zaangażowania tej społeczności, lepszego lub gorszego, ale mimo wszystko zaangażowania, które wzmocniło przede wszystkim wojsko w tworzeniu tych fortyfikacji. Tutaj oczywiście dodam, wzmocniło w znaczeniu nie tylko tworzenia fortyfikacji, co jest też takim pewnym problemem badawczym dla nas, ale też modyfikowania tych fortyfikacji, które już istniały. Istniały z czasów I wojny światowej, istniały z czasów, kiedy właściwie te przedmościa Warszawy, te fortyfikacje były tworzone przed jeszcze 1920 rokiem, a zachowały się bądź też uległy rozbiórce czasami czy zniszczeniu do okresu wojny polsko-bolszewickiej. No i oczywiście trzeba nadmienić, że prace naprawcze bardzo często oczywiście z wsparciem ludności cywilnej, mieszkańców między innymi Warszawy, doprowadziły do, powiedzmy, lepszego lub gorszego stanu użyteczności tych fortyfikacji, co też często wojskowi zgłaszali, oceniając pozytywnie lub wręcz negatywnie stan przygotowania niektórych fortyfikacji.
co oczywiście odbijało się na postępie przygotowania do głównego starcia w sierpniu 1920 roku. Tym niemniej jednak ten akcent i te prace, ten akcent ludności cywilnej i te prace doprowadzają do tego, że powstają liczne obiekty, transzeje, okopy wojskowe, które tak na dobrą sprawę pozostały właściwie jednym z nielicznych śladów w terenie dzisiaj po wydarzeniach z 1920 roku, nie tylko na terenie Bitwy Warszawskiej, oczywiście to, co wspomniałem, szerzej spoglądając również na inne potyczki bitwy w ramach wojny polsko-bolszewickiej. Proszę Państwa, oczywiście to jest tylko namiastka tych informacji, które wskazują nam, co powstawało, za pośrednictwem kogo i właściwie gdzie powstawało. Ten problem badawczy, o którym tutaj zasygnalizowałem, jeszcze może dodam, ma specyficzny wymiar. Otóż z punktu widzenia badań archeologicznych bardzo często to, co rozpoznajemy, między innymi na tych danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego, to są zazwyczaj potencjalne obiekty związane z różnymi okresami. W tym wypadku akurat, biorąc pod uwagę szeroką i ogromną dokumentację archiwalną i źródłową, sytuacja jest dość oczywista w wielu wypadkach, że mamy do czynienia z pozostałościami fortyfikacyjnymi. Natomiast kluczowe dla tego projektu, czy też dla przyszłych badań, jest dookreślenie właściwie dokładnego czasu powstania, czy też wtórnego wykorzystania niektórych obiektów, jakie powstały, czy to przed bitwą, przed samą Bitwą Warszawską, więc jeszcze w czasach, w okresie I wojny światowej, czy też wtórnego wykorzystania tych samych obiektów w trakcie działań militarnych związanych z II wojną światową. Mówię o tym, ponieważ to jest niejako kluczowy, zasadniczy problem badawczy, który może nie do końca udaje się na tym etapie i w takich badaniach o takim charakterze go rozwikłać. Tym niemniej jednak mamy tego pełną świadomość. Stąd też ta inwentaryzacja, tutaj zaznaczę, ona zdecydowanie wykracza poza samą Bitwę Warszawską, ale taka jest konieczność, czy do tego nas zmusza bieżąca sytuacja. Proszę Państwa, obszar, na którym skupiliśmy uwagę, zaznaczony tym czarną obwódką, taki wielobok, który przede wszystkim obejmuje przedmościa Warszawy. To teren, jak już powiedziałem, który w dużym stopniu obejmuje zasadniczo trzy powiaty. Na południowym wschodzie jeszcze skrawek dwóch mniejszych. Obszar badań, przynajmniej tak ogólnie mówiąc, to powiat legionowski, wołomiński, miński, otwocki i Warszawa. No i nadleśnictwa, o czym za chwileczkę jeszcze szerzej, to Drewnica, Jabłonna, Celestynów i Mińsk. To jest łączny teren ponad 1000 km2. Tereny leśne w tym to prawie 500 km2. No i lasy państwowe, więc tereny naszych zasadniczych prac to około 200 km2. Danymi ISOK-a, więc tego systemu informatycznego osłony kraju, pokryliśmy obszar, czy pozyskaliśmy tych danych dla obszaru około 100 km2. No i właściwie te obszary, które obejmują tak na dobrą sprawę rozpoznanie zasadnicze, bo właściwie dokonaliśmy takiej delimitacji tego obszaru zasadniczych prac badawczych, to przede wszystkim powierzchnia około 50 km2. No biorąc pod uwagę specyfikę terenu, tutaj warto zaznaczyć, przede wszystkim tereny zurbanizowane przez ponad 100 lat uległy one zdecydowanej zmianie w odniesieniu do pierwotnego obszaru, który dla nas jest tym pierwotnym obszarem, jest oczywiście teren z roku 1920. Ta delimitacja powoduje, że właściwie musimy ograniczać pracę do tych obszarów, do których potencjalnie zakładamy, że te relikty się zachowały, a takich jeszcze jest sporo, na szczęście. Prowadzimy pracę o charakterze archeologicznym, czyli opieramy nasze działania, tutaj taka informacja organizacyjna, o podział AZ-Polski czy archeologiczny, a więc podział na obszary archeologicznego zdjęcia Polski. No i w ramach tych obszarów oczywiście dokonaliśmy pewnego rozpoznania tych obiektów, jakie były znane do tej pory i były, funkcjonowały w systemie ochrony zabytków na tym terenie, na terenie województwa. To jedna strona, druga sprawa to oczywiście
szczególnienie już tych obszarów, które no, z wcześniejszego niejako można powiedzieć rozpoznania rysowały się jako potencjalne tereny, na których mogły zachować się bądź też zachowują się jeszcze do dzisiaj pozostałości pobitewne, a przede wszystkim pozostałości, które należy wiązać z Bitwą Warszawską 1920 roku. To jest taki ogólny zarys terenów zalesionych w tej chwili, a więc terenów, na których, jak to zwykłem mówić, dziedzictwo archeologiczne czy pozostałości materialne zachowują się w nieco lepszym stopniu, a czasami w bardzo dobrym stanie, niż na terenach zurbanizowanych, na terenach rolniczych. No i drogą takiej eliminacji właściwie skupiliśmy uwagę na jeszcze większym, jeszcze szerszym obszarze, a mianowicie terenach przede wszystkim lasów państwowych. No tutaj obecny rok, właściwie związany z pandemią, też troszeczkę kierował nasze działania w taki, a nie inny sposób, a więc procedura pozyskania zgód i tym podobne rzeczy właściwie prowadziły nas do szukania jak najoptymalniejszych rozwiązań celem zrealizowania przynajmniej podstawowych założeń tego projektu. No i ostatecznie zdecydowaliśmy na skupienie uwagi na tych terenach. Jeszcze dodam oczywiście na terenach, które na podstawie publikacji literatury przedmiotu, jak również materiałów archiwalnych wskazują na główne działania wojenne, jakie miały miejsce w roku 1920. Oczywiście wychodząc czy sięgając jakby wstecz do tego, co powiedziałem, tym kluczowym oczywiście też te kluczowe wytyczne do określenia obszaru badań to między innymi właśnie ten pierścień, te przedmoście Warszawy, które zdecydowanie wcześniej oczywiście było fortyfikowane i też w pewnym sensie określa nam charakter tego terenu z punktu widzenia właśnie fortyfikacji polowych. Dotychczasowe rozpoznanie, tutaj pewnie w większości Państwa znana sytuacja, z punktu widzenia archeologicznego jest dość wyjątkowa, specyficzna bym wręcz powiedział, mianowicie takich stricte badań archeologicznych na terenie, który wybraliśmy do prac badawczych, można powiedzieć, że wykonano tak na dobrą sprawę włącznie z opublikowaniem, opracowaniem materiału, wykonano w dwóch miejscach, to znaczy się jedna rzecz to badanie archeologiczne rozpoznanego miejsca zdeponowania ciała bolszewików, później postawiono tam pomnik. No i druga rzecz, która jest równie ciekawa, może nawet ciekawsza z punktu widzenia rozpoznania obiektów, które interesują nas w tym projekcie, to rozpoznanie fortyfikacji polowych w okolicach miejscowości Emów. To były badania ratownicze z kolei związane z budową autostrady. No i tam właściwie, co jest dla nas też taką wytyczną do prowadzenia tych badań, rozpoznano między innymi pozostałości po transzejach, okopach z pierwszej właściwie wojny, poniekąd też i z drugiej, ale przede wszystkim z 1920 roku, z Bitwy Warszawskiej. I te badania właściwie inwazyjne, wykopaliskowe, archeologiczne pozwoliły określić właśnie taki wieloczasowy charakter tych fortyfikacji, jakie mamy, z jakimi spotykamy się przede wszystkim w tej części właśnie wschodniej Warszawy, czyli Przedmościa Warszawskiego. I one niejako właściwie stanowią też taki punkt odniesienia dla nas, zważywszy na to, że ten projekt nie zakłada tak intensywnych prac badawczych wykopaliskowych. Odsyłam, to jest publikacja, na końcu podam materiały źródłowe, to jest publikacja, przepraszam, opracowanie, niestety nie publikowane jeszcze pod redakcją pana między innymi Mazurka, który kierował tymi badaniami, tym przedsięwzięciem w okolicach Emowa. No oczywiście też znanych jest szereg, tutaj ten przykład z miejscem śmierci księcia Skorupki, to jest, znanych nam jest szereg obiektów miejsc, które pozwoliły uczytelnić w jakiś sposób wyeksponować w terenie ważne wydarzenia dla Bitwy Warszawskiej. Natomiast mówiąc już tak ogólnie, właściwie stan rozpoznania i zadokumentowania, a dalej zainwentaryzowania pozostałości, czyli reliktów Bitwy Warszawskiej, powiedziałbym, że delikatnie mówiąc jest niezadowalający, stąd prawdopodobnie i ta inicjatywa ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak również oczywiście uwzględnieniem, trudno się dziwić, właściwie dotychczas badania historyczne nie mogły tego uwzględnić, mianowicie uwzględnienie danych pochodzących między innymi tych danych teledetekcyjnych z lotniczego skanowania laserowego, które tak na dobrą sprawę dopiero od powiedzmy niespełna dekady zadomowiły się na dobre w środowiskach polskich badaczy, przede wszystkim archeologów, ale też historyków, bo właściwie
To też jest podstawą do badania między innymi pozostałości dawnych cmentarzy z I i II wojny światowej i wielu innych obiektów. Także niejako nadrabiając ten ogromny brak, a z drugiej strony, tutaj już wyprzedzę może, pokazując jaki ogromny potencjał, jaki ogromny zasób pozostałości po bitwach tak naprawdę dwudziestowiecznych przynajmniej znajduje się na tym terenie, jest to imponujące z punktu widzenia właściwie też w skali całego kraju, widzenia tego typu zjawisk i wydarzeń z przeszłości. No i można powiedzieć już tutaj nie na wyrost bynajmniej, że jest to chyba sytuacja, gdzie mamy do czynienia z doskonałym materiałem, zasobem, który tworzy tak zwane, jest to potocznie określane tak zwanym otwartym muzeum, czyli właściwie zbiorem obiektów znajdujących się na ogromnym terenie. Ja tutaj dodam, że jeszcze jedną rzecz, otóż z punktu widzenia rejestru zabytków w Polsce mamy wpisanych do rejestru zabytków kilka pól bitewnych, między innymi Grunwald znany, ale też oczywiście są parki kultury, jest park kulturowy, a więc Westerplatte i właściwie bitwa pod Ossowem też jest takim miejscem, przy czym sama bitwa pod Ossowem poniekąd właściwie można powiedzieć, że dość mocno zawęża właściwie całe wydarzenie, całe przedsięwzięcie, a jak się okaże, czy jak Państwu tutaj postaram się pokazać, pozostałości materialne po Bitwie Warszawskiej, nie tylko Bitwie pod Ossowem, ale pod Radzyminem i wielu innych miejscach, właściwie zasługują przynajmniej na to, aby je w jakiś sposób wyeksponować, uczytelnić, no i przede wszystkim wpisać do ewidencji i być może nawet do rejestru zabytków. Archeologia historyczna, archeologia pól bitewnych, to tak tylko krótko chciałbym Państwu pokazać. Ona rozwija się w Polsce właściwie od kilku dobrych lat. Tak na dobrą sprawę, takie solidne początki, można powiedzieć wręcz podręcznikowe w tej chwili, to badania między innymi związane z zbrodnią katyńską polskich archeologów, między innymi profesor Kola czy profesor Głosek, którzy w pewnym sensie zainicjowali już takie stały udział archeologów w badaniu tego dziedzictwa, które wiąże się z systemami totalitarnymi. Oczywiście od tego czasu postęp w badań archeologicznych, zaangażowanie środowisk archeologicznych w I wojnę światową, właściwie duże projekty realizowane w Polsce były i są nadal w badania II wojny światowej, no i właściwie też bardzo duży obszar, pole badawcze z punktu widzenia archeologicznego roztacza między innymi zagadnienie obozów, zagłady obozów jenieckich, które spotkało się z wieloma inicjatywami. No nieskromnie dodam, że właściwie warto się tutaj pochwalić, inicjujemy też badania tego typu w odniesieniu do Bitwy Warszawskiej, które właściwie nie doczekały się takiego wymiaru, jak doczekały się inne potyczki czy też boje związane na przykład z bitwami średniowiecznymi, czy też z czasów nowożytnych, no i przede wszystkim z I i II wojny światowej. Zatem można by powiedzieć, że tutaj otwieramy pewną przestrzeń badawczą o charakterze takiej archeologii pola bitewnego, jakim jest Bitwa Warszawska, czy też tej archeologii historycznej. Co do rozpoznania, proszę Państwa, na tym terenie tutaj poprzez zbliżenie kilku przykładów chciałbym Państwu pokazać. Na dole ilustracji jest wyświetlony tak zwany obszar AZP, czyli archeologiczne zdjęcie Polski. Tutaj dodam, to jest mniej więcej obszar prostokąt. W taki sposób Polska jest podzielona na i dokumentowana, czy ewidencjonowane są zabytki archeologiczne, materialne pozostałości w skali całego kraju. W ramach takich obszarów Polskę podzielono na szereg tego typu powierzchni o wymiarach 5 na 7,5 kilometra. Tutaj tą czerwoną, cienką linią zaznaczony jest jeden z takich obszarów na naszym terenie badawczym. Zaznaczyłem kolorem zielonym, chociaż w tle jeszcze też są tereny leśne należące, nie należące do lasów państwowych. To jest obszar, na którym na terenie leśnym zostały rozpoznane i zadokumentowane czy zaewidencjonowane zabytki archeologiczne, czyli pozostałości. No i tutaj wyjaśnienie oczywiście w kontekście tej archeologii historycznej. W tej chwili już te stanowiska archeologiczne mają też, że tak powiem, zagwarantowaną dokumentację, rozpoznawanie ich w ramach systemu i badań archeologicznych w Polsce. Te, które dotyczą również XX wieku, do pewnego momentu właściwie można
można by, jeszcze charakteryzując tą archeologię historyczną, powiedzieć, że badania nad takimi obiektami, takich obiektów jak pozostałości po fortyfikacjach polowych, nie były na porządku dziennym. Właściwie w tej chwili od kilkunastu lat dopiero weszły one, że tak powiem, w standardowe, zakres standardowych prac badawczych. Ten przykład oddaje w pewnym sensie to, co jest w całej Polsce, to znaczy się bez obecności tych technik, którymi się posługujemy, tej teledetekcji, właściwie rozpoznawanie wszelkich pozostałości człowieka antropogenicznych, a w szczególności pozostałości po wojnach i konfliktach zbrojnych, między innymi XX wieku, tak się rysują. To znaczy się, to jest przykład, tymi trzema kropkami zaznaczyłem stanowiska występujące na terenach leśnych. Poza terenami leśnymi i oczywiście sytuacja jest jeszcze, powiedziałbym, czasami dramatyczniejsza z punktu widzenia stanu zachowania obiektów, często zniwelowane w wyniku prowadzonej orki, działalności przemysłowej. Na terenach leśnych dobrze się zachowały, ale do tej pory z punktu widzenia metod, jakimi dysponowaliśmy, mówię, jako środowisko archeologiczne, właściwie ich rozpoznanie było znikome, czasami niemożliwe wręcz. Zmienia tę sytuację oczywiście perspektywa uwzględnienia najnowszych technik nieinwazyjnych, w tym właśnie tej teledetekcji laserowej. Tutaj jeszcze ważna informacja, już wspomniałem o tym, te tereny, które wybraliśmy do badań, to są tereny Lasów Państwowych. Oczywiście dodam, że na tym slajdzie mamy też Fort Benjaminów, więc właściwie mówimy też o oddzielnej kategorii zabytków, które są wpisywane do rejestru. Tutaj ich nie uwzględniłem, skupiłem uwagę przede wszystkim na tych stanowiskach czy obiektach archeologicznych. Idąc dalej, proszę Państwa, jak wygląda sytuacja z punktu widzenia rozpoznania takiego jednego obszaru z uwzględnieniem, już uprzedzając niejako wyniki tutaj naszych bieżące wyniki prac, tak wygląda sytuacja po uwzględnieniu danych lidarowych, czy innymi słowy tych danych lotniczego skanowania laserowego. To są właściwie dziesiątki tysięcy pojedynczych potencjalnych obiektów, które wykazują się w danych z lotniczego skanowania laserowego jako, są obrazowane jako takie deniwelacje, czyli przewyższenia, zagłębienia o bardzo charakterystycznych formach, kształtach, wielkości i tak dalej, i tak dalej. Właściwie większość z tych obiektów, ja tu jeszcze o tym będę mówił, które zaznaczyliśmy tymi kropkami, licznymi kropkami, oczywiście to pozostałości po przede wszystkim tych trzech zasadniczych konfliktach, jakie towarzyszyły temu obszarowi w pierwszej połowie XX wieku, a więc pierwsza wojna światowa, Bitwa Warszawska i druga wojna światowa. Ale tak się rysuje sytuacja z punktu widzenia niejako rozpoznania z nowej perspektywy, w nowym świetle tego terenu i tych zasobów i historii oczywiście tych konfliktów zbrojnych. Powiększając, tak wygląda sytuacja z punktu widzenia jeszcze większego zbliżenia, a więc już konkretnego terenu, na którym tą ciągłą, przerywaną linią zaznaczyliśmy pozostałości po transzejach, po okopach. Kropkami są zaznaczone inne obiekty, które tak na dobrą sprawę są stanowiskami strzeleckimi, ziemiankami i tak dalej, i tak dalej. A więc szeregiem takich obiektów, które stanowiły niejako taką infrastrukturę wojenną w trakcie różnego rodzaju konfliktów. Jeszcze jedna rzecz, otóż te dane z lotniczego skanowania laserowego, dane z projektu ISOC są ogólnie dostępne. Tutaj jest przykład, zrzut ekranowy z portalu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, portalu mapowego, które to dane właściwie podobnie możemy obserwować na geoportalu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Jest to przykład wizualizacji terenu zalesionego, który tak na dobrą sprawę z punktu widzenia zdjęcia lotniczego jest dla nas właściwie kompletnie niewidoczny. Jest on porośnięty szatą roślinną. Mówiąc tak obrazowo, właściwie to, co robimy, to wykonujemy przetworzenie tych danych, które są tak na dobrą sprawę pomiarem powierzchni terenu, a więc wirtualnie usuwając szatę roślinną, uzyskujemy na terenie leśnym mniej więcej taki obraz, ale ten obraz, który tutaj Państwu pokazuję i ta ilustracja uzupełniająca na dole, pokazuje jakość tych danych. To po pierwsze jakość, która właściwie nie wszędzie jest zgodna z naszymi oczekiwaniami. Podkreślę, projekt i lotnicze skanowanie laserowe w ramach tego projektu ISOC było wykonywane nie ze względu na potrzeby archeologiczne, ze względu na sytuację przeciwpowodziową, tak na dobrą sprawę. No i oczywiście ta dokładność jest różnicowana, a pokrycie tego terenu
Tym pomiarem jest też zróżnicowane właściwie od kilkudziesięciu punktów na metr, co może nam pozwoli wyobrazić sobie tą dokładność, po właściwie czasami jeden punkt na metr, co zmniejsza całkowicie tą dokładność. Plus minus, że można powiedzieć, ten pomiar to jest dokładność rzędu kilkunastu centymetrów, czyli mówiąc krótko, pozostałości takie jak te po transzejach, które wielkości wahają się, czy właściwie różnego rodzaju elementy możemy mierzyć w metrach czasami, doskonale są oddawane przez tego typu pomiary. Pokazuję tą wizualizację z tego geoportalu ogólnodostępnego, ponieważ chcę pokazać też kolejny mankament. Otóż ogólnie dostępne są dane i wizualizacje tak zwanego modelu cieniowego, czyli taki krajobraz księżycowy, jak to podkreślam często, pokazujący nam powierzchnię terenu, która poprzez powstanie takiej symulacji nasłonecznienia pozwala nam obserwować różnice terenowe. No tutaj w tej zachodniej, prawej części ilustracji widzimy transzeję biegnącą na takim wyniesieniu. To jest przykład właściwie, tutaj są z kolei stanowiska alteryjskie. To są przykłady obiektów, które widzimy w tych danych, które są ogólnie dostępne, ale co warto podkreślić, one nie są tak doskonałe, jakbyśmy chcieli. To jest mniej więcej rozdzielczość około pół metra, jaką udostępnia nam Główny Urząd Geodezji i Kartografii, udostępnia do celów, że tak powiem, takich informacyjnych. Natomiast te dane możemy pozyskać z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, właściwie samodzielnie przetwarzać. I to też robimy w ramach tego projektu i przetwarzać na wieloraki sposób. Właściwie tych przetworzeń, które nam tutaj towarzyszą, to jest około sześciu, więc zdecydowanie wzmacniamy niejako potencjał obserwacyjny tego terenu i tych pozostałości na podstawie tego typu danych. Tutaj dodam jeszcze, że standardowo właściwie wykonywano w Polsce pomiary tą technologią 4 punkty na metr kwadratowy. Dodam tylko, że ten pomiar to pomiar wysyłany z samolotu, bo to było skanowanie wykonane z samolotów. To tak dodatkowo uzupełnię. Natomiast to, ile trafiło na grunt tego pomiaru, czy tych pomiarów, no to już jest kwestia, że tak powiem, to już jest inny problem, ale zasadniczy z punktu widzenia poznawczego i analitycznego. 4 punkty. W wyjątkowych sytuacjach, przede wszystkim dla dużych aglomeracji miejskich, to jest 12 punktów na metr kwadratowy. Innych danych może tutaj nie będę omawiał, to nie tego dotyczy prezentacja, natomiast oddaję to niejako specyfikę. Dodam, że w Skandynawowie na przykład skanowali swój teren, powierzchnię kraju z dokładnością 1 punktu na metr. Też wykonują detekcję zabytków archeologicznych, pozostałości konfliktów zbrojnych. W związku z powyższym te 4 metry, nawet jeśli dotarły i są zadokumentowane i tak są bardzo wysoką jakością, dobrą jakością. To, co wspomniałem, jak przetwarzamy te dane. To jest ta sama ilustracja, ten sam obszar, to są okolice Radzymina. Tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o rozpoznanie już obiektów powojennych, pobitewnych z punktu widzenia innych przetworzeń. Dodam, że właściwie w tej chwili mamy możliwość tym samym dokumentowania z dokładnością decymetrową przynajmniej tych obiektów. Co to zmienia z punktu widzenia poza samą inwentaryzacją i rozpoznaniem całego zasobu. No zmienia to też pewien sposób uczytelniania czy analizowania przebiegu poszczególnych potyczek, bitew, przebiegu samej Bitwy Warszawskiej. Właściwie mówimy tutaj już o nieogólnym stopniu rozpoznania pewnych działań, a właściwie możemy zejść do pojedynczych okopów i właściwie analizować relacje między poszczególnymi oddziałami i jednostkami, które w danym miejscu się znajdowały. Więc to jest cel sam w sobie, aby dzięki tak zgromadzonemu materiałowi, co jest też celem projektu, właściwie móc przejść do analizy szczegółowej poszczególnych wydarzeń, korelując oczywiście to z przekazami na przykład źródłowymi danymi archiwalnymi. Jeżeli chodzi o rozpoznanie tego terenu, sięgamy też, tu jest przykład po lewej stronie, sięgamy po weryfikację terenową oczywiście, czyli wyjście z danych teledetekcyjnych, to jest niejako etap początkowy, przetwarzanie i analizowanie tych danych, to już jest, to jest podstawa do wyjścia w teren. Tutaj przykład weryfikacji. Dodam jeszcze, że analizujemy też ten teren z punktu widzenia danych lotniczych, archiwalnych, które pozyskujemy między innymi z
archiwum w Stanach Zjednoczonych, a więc tych alianckich, przede wszystkim czy niemieckich zdjęć lotniczych, znakomitej jakości fotogrametrycznej, tak na dobrą sprawę, a więc o dużym potencjale. No i ten przykład obrazuje właściwie stan zachowania w 1944 roku, co prawda, ale obiektów na tym terenie, to są okolice akurat Osowa, no i oczywiście stan ich zachowania i w terenie, i tak na dobrą sprawę na danych lidarowych. Jak wygląda niejako, tutaj konkludując, to rozpoznanie, obecna sytuacja? To jest rozpoznanych ponad 100 kilometrów transzei rowów przeciwczołgowych i tak dalej, i tak dalej. Tutaj przykład, wizualizacja rozpoznania na jednym z takich obszarów archeologicznych tych obiektów. Ponad 60 tysięcy potencjalnych obiektów związanych z działaniami militarnymi tylko i wyłącznie na tym obszarze, którego dotyczą nasze badania. Mówię o tym wąskim obszarze terenów leśnych należących do lasów państwowych. Właściwie można powiedzieć, że to 1/4 może całego obszaru, całego potencjału. Tutaj pozwoliłem sobie wyszczególnić te kategorie obiektów, które już do tej pory zostały przynajmniej rozpoznane. No i oczywiście weryfikacja terenowa pozwala nam identyfikować między innymi też zabytki ruchome związane z Bitwą Warszawską, jak również oczywiście potwierdzać istnienie tych obiektów czy stan zachowania ich w terenie. Kluczowe dla, jakby to powiedzieć, zamykające ten projekt, a kluczowe dla dalszych działań na tym terenie oczywiście jest stworzenie tak zwanego historical GIS, czyli systemu informacji geograficznej Bitwa Warszawska, przynajmniej dla tego projektu tegorocznego, oczywiście, który zawiera szereg danych użytecznych dla zarządcy terenu, na przykład lasów państwowych, no i oczywiście niezbędnych w zarządzaniu i ochronie tego typu obiektów z punktu widzenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Proszę Państwa, już podsumowując, przede wszystkim to pilotażowe przedsięwzięcie jest podstawą do dalszych badań związanych z rozwojem archeologii historycznej w odniesieniu do Bitwy Warszawskiej i wojny polsko-bolszewickiej. Jest to system wyjściowy, bazodanowy, a więc mówiąc już o tym, co było na ostatnim, przedostatnim slajdzie, do zarządzania, zasilania właściwie innych systemów, między innymi banku danych o lasach, w których dobrze by było, żeby zaistniały między innymi tego typu obiekty, a które są znane leśnikom, ale właściwie do dzisiaj nie są w pełni zinwentaryzowane. Przynajmniej mówimy o tych, które się zachowały. No i działania oczywiście te mają na celu zainicjowanie szerszego przedsięwzięcia, które uwzględni pozostałe obszary, na przykład tereny, i zaangażuje też inne metody badawcze. Dodam, posługujemy się danymi teledetekcyjnymi, ale też sięgamy po weryfikację terenową w postaci badań powierzchniowych z zastosowaniem miejscami wykrywaczy metali, czy też odwiertów miejscowych, natomiast w mniejszym stopniu sięgamy po takie klasyczne rozwiązanie archeologii wykopaliskowej, na co może i przyjdzie czas. Wnioski. Relikty są bardzo zniszczone, proszę Państwa, na całym terenie i to właściwie nie jest żadne odkrycie z punktu widzenia tych badań, ale mówię tutaj o takim potencjale poznawczym też z punktu widzenia tych danych, więc no, może i nawet w wielu wypadkach jest to ostatni dzwonek, abyśmy mogli je rozpoznać i przynajmniej przebadać, jeśli nie będą pozwalały na to plany zagospodarowania terenu, a więc plany, które będą szły w stronę no, docelowo niestety zniszczenia niektórych z tych obiektów. A jak pokazuję ten przykład z badań inwestycyjnych w okolicy Emowa, właściwie tak na dobrą sprawę można takie prace podejmować przed różnego rodzaju inicjatywami budowlanymi. No, ten niewykorzystany potencjał zasobów archiwalnych właściwie staramy się zwiększać i tak na dobrą sprawę pewną granicą w tym roku stała się, jak Państwo wiecie, w wielu wypadkach pandemia. Tereny wojskowe. Ten poligon znajdujący się na południu od Osowa okazuje się, że jest niezbadanym niemalże przez nikogo, można by tak skonkludować. W zasadzie rodzi się tutaj ogromne wyzwanie, jeśli ten teren byłby na przykład dostępny do badań. Nowo rozpoznane dokładne lokalizacje dokumentowanych zabytków to taki wniosek ogólny, co Państwu przynajmniej obrazowo starałem się zilustrować. Postulaty, rozpoznanie pozostałych zasobów, przede wszystkim też rozpoznanie zdeponowanych ciał. Tutaj akurat metoda nie jest tą metodą, która pozwoli nam na oszacowanie przynajmniej niektórych czy miejsc zalegania szczątków ludzkich. Tym niemniej jednak sam projekt, warto podkreślić, też zakłada takie pozostałości. Kontynuacja budowy tego systemu bazodanowego, która myślę, że też z pożytkiem będzie działała i służyła środowiskom historycznym. Uczytelnianie tych pozostałości.
to kolejny etap po wykonawczy, właściwie po realizacji tego projektu, ale w zamyśle myślę, że też powinien być takim postulatem niejako badawczo-konserwatorskim. No i oczywiście ten problem, z którym zmagamy się, ustalenie funkcji poszczególnych obiektów. Na chwilę obecną możemy powiedzieć, że te dziesiątki obiektów rozpoznanych należy zaklasyfikować ogólnie do, w wielu wypadkach, do pozostałości militarnych z XX wieku, natomiast przed nami jeszcze doszacowanie tych chronologicznych kwestii funkcjonalnych oczywiście. No taki dodatkowy postulat korelacji archiwalnych zdjęć to też niezwykle rodzący się na bieżąco pewien problem, wyzwanie, którym zmierzyliśmy się. Proszę Państwa, dziękując za uwagę, tutaj chciałem podkreślić, materiały zostały też przygotowane czy wykorzystane na podstawie współpracy czy konsultacji z panem Ireneuszem Badurą i Hubertem Dziewiczkiewiczem, jak również z panem Jarosławem Stryjkiem. To tyle chyba w takim telegraficznym skrócie, jeżeli chodzi o bieżącą sytuację z pola bitwy archeologicznych zmagań na terenie Bitwy Warszawskiej. Dziękuję bardzo za uwagę. Panu profesorowi Rafałowi Zapłacie i zapraszam Państwa na kawę, a następny panel rozpoczynamy już punktualnie, ponieważ przynajmniej część panelistów już jest na sali. Bardzo dziękuję.